Dzień dobry, Maja Michalik. I Szymon Pyzik. Dzisiaj gościmy panią doktor habilitowaną Joannę Angiel, nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry i ja Was witam bardzo serdecznie. Jestem naprawdę zaszczycona, żeście mnie wybrali do takiej rozmowy i z wielką przyjemnością z Wami porozmawiam i witam Was serdecznie i Pana nauczyciela i Panią dyrektor. I porozmawiamy dzisiaj o rzekach, o różnych aspektach dotyczących rzek. Myście mi zadali pytania wcześniej, także dzięki Wam mogłam się trochę przygotować. I mam nadzieję, że Wam to pokaże, rozszerzy Wasze horyzonty, wasze zainteresowania też rzekami, bo rzeczywiście one są warte tego, żeby je poznawać, żeby chodzić nad nie, obserwować, słuchać różnych rzeczy nad rzeką, dotykać, czyli wielozmysłowo też poznawać rzekę. A przede wszystkim właśnie polubić ją, pokochać i potem dobrze nią gospodarować w przyszłości, żeby służyła Wam i żeby służyła innym ludziom, którzy po nas przyjdą. W takim razie zamieniamy się w słuch. Może po kolei. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiem. Pierwsze pytanie brzmiało: według definicji rzeki to wody płynące w zagłębieniu zwanym korytem. Ale jak powstaje taki ciek wodny? Co sprawia, że na przykład grupa małych strumyków tworzy na odpowiedniej odległości dużą rzekę, na przykład Wisłę? Otóż tak, to pierwsze zdanie, że rzeki to wody płynące w zagłębieniu zwanym korytem, jest tylko taką półprawdą, bo prawdą jest w takim momencie, kiedy jest bardzo mało czy średnio wysokie są opady, albo nie ma roztopów śnieżnych i rzeka rzeczywiście zajmuje najniższą część doliny, bo koryto jest najniższą częścią doliny. Ale kiedy następują właśnie długotrwałe opady albo roztopy, poziom wody się podnosi i wylewa się z koryta na dno doliny, które nazywa się łożyskiem. To jest ten wyższy poziom, on ma takie tarasy, prawda, wyższe poziomy. I wtedy zobaczymy rzekę szeroką, rzekę często, ta woda w rzece jest, to wy wiecie o tym najlepiej, bo w górach tak właśnie jest, mętna bardzo woda, bo niesie dużo mułu, dużo rumowiska, prawda, i taki ma właśnie taki mleczno-kawowy kolor. Co sprawia, że małe strumyki, tak, które tworzą, ze źródeł się tworzą i potem się łączą, tworzą potem rzekę. No one muszą, przede wszystkim musi być spadek terenu, bo rzeka płynie, tak, ruch grawitacyjny jest, musi być nachylony ten teren. Wobec tego te małe strumyki na płynące po pochyłości terenu łączą się i, no, i tworzą właśnie coraz to grubszą, w cudzysłowie, rzekę, tak, szerszą, potężniejszą, no aż właśnie tworzy się już koryto jednolitej rzeki, która też, Wisły na przykład, to która też ma swoje jeszcze później dopływy, tak, i też te dopływy ją zasilają, więc cały czas rzeka jest zasilana tymi różnymi strumykami i potokami. To jest jedna rzecz. Czy wyjaśniłam Wam, czy to jest jasne? Bo to najlepiej oczywiście zobaczyć na jakimś modelu. Taki model sobie możecie ułożyć, na przykład ze wstążek albo z nitek. Ja takie ćwiczenia robiłam z dziećmi na podłodze. Układaliśmy na właśnie wstęgę Wisły, tą literę S charakterystyczną i jakimiś tam niteczkami czy innymi sznureczkami różne dopływy. A Wy możecie, bo ja oczywiście zajrzałam do Was, do Zalasowej i wiem jak, że tam płynie u Was przepiękny potok, który dopływa do
do rzeki Białej, prawda? Jeszcze wcześniej chyba do jakiegoś potoku innego. Jak to jest? Jak to jest? Pamiętacie? I potem dopływa oczywiście do Dunajca, do mojego ukochanego Dunajca, a waszego może też. I potem Dunajec do Wisły, wobec tego ja część waszego wątoku, tak, bo tak się nazywa wasz potok, tak? Jak stanę sobie na moście w Warszawie, to w Wiśle część tego waszego wątoku też będę tutaj mogła zaobserwować, tak, w cudzysłowie. Czy jakieś do tego pytanie macie? Czy to wyjaśnienie jest tak wystarczające? Dobrze, to przechodzimy do następnej. Każda rzeka ma trzy części: bieg górny, bieg środkowy i bieg dolny, zakończony ujściem. Co powoduje, że jednolite koryto rzeczne przy ujściu będzie przybierać kształt delty lub lejka? Zależy to od różnych czynników, ale chyba najważniejszym czynnikiem jest to, do jakiego typu morza wpada dana rzeka. W przypadku Morza Bałtyckiego jest to morze takie bardzo mocno zagłębione w ląd, prawda? Nieotwarte. Wobec tego nie ma tutaj, czyli są bardzo, bardzo małe, czasami w ogóle niewidoczne, tak zwane pływy morskie, czyli podniesienie się poziomu morza i opadanie poziomu morza. Te pływy, te ruchy właśnie podnoszenia i opadania następują w ciągu jednego dnia, czy w ciągu doby czasami, tak? I w związku z tym, jeżeli rzeka dopływa do pada do morza, tego, o którym mówię, które się raz poziom podnosi w ciągu dnia, a raz opada, to kiedy się podnosi, to ta woda morska wnika, wdziera się w ujście rzeki. I potem, kiedy następuje odpływ, następuje takie wyprzątanie, zamiatanie, wypłukiwanie tego materiału na dnie, czy tych materiałów właśnie, czy też brzegów rzeki, że tam nie ma, że tworzy się właśnie głęboka dolina i nie ma możliwości też rozlewania się tej rzeki, tak? Czyli to jest właśnie takie zamiatanie, wybieranie tego z doliny rzecznej, tego rumowiska, które tam się znajduje. I to jest kształt wtedy lejka. To są typowe ujścia na przykład Sekwany, czy Loary, czy rzek w Hiszpanii i tak dalej. Natomiast delta. No delta powstaje wtedy, kiedy rzeka się, właśnie najczęstsze są to przypadki, ale nie zawsze, że to są rzeki, które przychodzą do mórz tych śródlądowych, czyli na przykład Morza Śródziemnego, czy Morza Bałtyckiego właśnie. Ale nie tylko, bo tak jak powiedziałam, na przykład rzeka Odra ma ujście lejkowate, a rzeka Wisła ma ujście deltowate, to jest delta, a przecież są, dopływają do tego samego morza. Tak samo w Morzu Śródziemnym mamy deltę Nilu, ale inne rzeki nie mają takiej delty, nie kończą się takim ujściem. Więc to zależy w ogóle też od ukształtowania terenu i od tego terenu, który tej niziny, po której płynie rzeka w tym ostatnim swoim odcinku tuż przy ujściu. I te rodzaje ujść mają swoje różne plusy, bo w ujściach lejkowatych statki, czasami morskie, nawet mogą wpływać w te ujścia. Tak na przykład jest też chociażby w Hamburgu na przykład, tak? czy w różnych innych portach. Czyli te porty nie muszą być portami usytuowanymi na brzegu morskim albo bardzo blisko brzegu, tylko mogą być nawet w głębi. Natomiast delty, jakie zalety są delt? No chociażby delta Nilu.
To są bardzo żyzne osady, które są niesione z całego dorzecza danej rzeki, niesione właśnie w okresie wezbrań i potem tam pozostawione. Wobec tego są to obszary bardzo dobre pod względem rolniczym. I posiadają właśnie te mady, które są bardzo, bardzo żyzne, bardzo urodzajne. Wobec tego tam są tereny rolnicze i taka jest tego korzyść w tym przypadku. Bieg górny, bieg środkowy i bieg dolny, o którym w pierwszym zdaniu czytałam, no jest wyznaczany często sztucznie dosyć. Wiemy, że na przykład w przypadku Wisły ten bieg górny, on różnie jest przyjmowany, ale najczęściej to jest ujście Jesanu do Wisły. Później jest ten środkowy, też bardzo różnie, ale na ogół też ujście Narwi do Wisły, bo kiedy ja byłam w szkole, to ja się uczyłam, że Bóg jest dopływem Wisły, a wy się już uczycie inaczej. Wy się uczycie, że jest Narwi. To jest też dobre pytanie, dlaczego ta zmiana nastąpiła? Mianowicie dlatego, że nie tylko się liczy, czy nie zawsze się w tym przypadku liczy długość rzeki do miejsca, gdzie ona się łączy z drugą rzeką, ale liczy się obszar dorzecza, czyli całego obszaru, z którego wody spływają do tej rzeki. No i w tym przypadku dorzecze Narwi jest większe niż Bugu i dlatego Narew teraz jest rzeką ważniejszą z tego powodu od Bugu. Co to jest katarakta i czy mają je polskie rzeki? Jeżeli popatrzymy do słowników, do literatury i zadamy sobie pytanie, no, czym jest katarakta, no to zaczyna się ta definicja od tego, jest to próg na rzece. I na przykład taki próg na rzece, w przypadku chociażby rzeki, przepięknej rzeki Dniestr, nazywa się porochami. Są porochy przez samo H. A w Afryce, tak, bo te katarakty najczęściej są przywoływane na przykładzie Nilu, są nazywane właśnie w ten sposób. Więc to jest tylko kwestia różnego nazewnictwa tego samego zjawiska, działalności rzeki, no i właśnie też przepływania przez te progi. Ja wam bardzo polecam też książki, to były książki z mojego dzieciństwa, Arkady Fidlera, który opisuje właśnie takie porochy w swoich książkach dla dzieci. Więc rzeki polskie mają takie katarakty i mają takie porochy, tylko one się nazywają po prostu progami skalnymi. I Dunajec je ma. No, możecie sprawdzić, czy ma wasza rzeka takie progi. One są, bo progi mogą być naturalne, progi mogą być sztuczne. Tu mówimy o progach naturalnych, tak? Czyli o takich skałach, które są bardzo odporne na właśnie na erozję, na rozmywanie, na wcinanie się rzeki. I w związku z tym no, rzeka trafia na pewien właśnie opór tego progu i musi go pokonać. Czyli przed tym progiem, wcześniej, będzie zawsze troszkę woda taka spokojniejsza, troszkę czasami podpiętrzona, a za progiem będą tak zwane bystrza. Na Dunajcu takim progiem, bo ja pływałam na międzynarodowych spływach na Dunajcu bardzo często, żeśmy uczestniczyli jako studenci, potem już też nie studenci. I tam jest tak zwany ptasi uskok na Dunajcu. I to jest też takie miejsce właśnie, gdzie są, co prawda nie taki jednolity próg, ale są wychodnie, czyli wychodzą te skały na powierzchnię. No i trzeba tam umiejętnie przepłynąć, żeby sobie krzywdy sobie i kajakowi nie zrobić. Możemy dalej, czy jeszcze? Może na końcu te pytania, dobrze? Gdyby się pojawiły, tak? To już nie będę... Dobrze.
Rzeki mogą być zasilane przez wodę ze źródła, wody z opadów albo wody z roztopów. No właśnie tak. Czy w Polsce występują rzeki okresowe? No i tutaj jest takie pytanie i takie zastanowienie się, co to znaczy okresowe, co to znaczy epizodyczne rzeki, co to są rzeki stałe. No, najprościej będzie ze stałymi. Płyną zawsze. Epizodycznie, no to znaczy, że płyną raz na jakiś czas. W jakichś szczególnych sytuacjach, też atmosferycznych, po jakichś nawalnych deszczach właśnie. A potem przez wiele, wiele lat nie płyną. Szukając tego, co jest też w internecie na ten temat, znalazłam taką notatkę z nadleśnictwa Kaczory, zapiszcie sobie nadleśnictwo Kaczory, to jest w okolicach Piły na Pojezierzu Pomorskim. I tam było napisane, że mają tam ewenement w skali polskiej, rzekę okresową, że nigdzie takiej rzeki okresowej nie ma. Tylko, że to nie jest rzeka okresowa. Ona po pierwsze występuje co kilka lat. Tam było, mowa była, że to jest 13 czy 16 lat. Więc to już nie jest też rzeka taka, w tym pojęciu, jakim my rozumiemy w geografii rzeka okresowa, bo zazwyczaj te rzeki okresowe to są stałe okresy, na przykład na wiosnę, czy w lecie, czy w zimie, czy na jesieni, prawda? One się pojawiają albo wysychają. I z punktu wobec tego tutaj można powiedzieć, że one mogą być jakby okresowo się pojawiają, ale, i tutaj trzeba zaznaczyć, co to znaczy to ale, że to nie jest co roku. Ale ja bym ich nie nazwała właśnie tej rzeki, o której tutaj w nadleśnictwie mówiono, bo ta rzeka wypływała okresowo z jeziora, które podnosił się stan tego wody w jeziorze, tworzyło się koryto i ona odpływała sobie tam do pobliskiej rzeki. A jak był stan wody w jeziorze niski, no to tutaj była plaża, był wał i nic się nie działo. To jezioro było zasilane tylko wodami podziemnymi. Więc generalnie okresowych, a nie epizodycznych nie mamy, tylko no właśnie takie w cudzysłowie, tak? Ale chciałam Wam też powiedzieć o takiej rzece. Przeczytajcie sobie taki artykuł, bardzo, bardzo ciekawy. Ta rzeka jest tutaj blisko mnie. Ja mieszkam w południowej części Warszawy, na Natolinie, a ta rzeka, o której chcę Wam powiedzieć, to jest rzeka Mała. Ona płynie przez Konstancin Jeziorną. Konstancin Jeziorna to jest jedyna na Mazowszu miejscowość uzdrowiskowa, uznana jako uzdrowisko, w ogóle na nizinie tutejszej mazowieckiej. I ta rzeka płynęła kiedyś, ale na skutek różnych regulacji i złych poczynań właśnie gospodarowania wodą, ta rzeka przestała płynąć cały czas. I ona się pojawia i to nawet nie wiadomo kiedy ona się pojawia. No najczęściej oczywiście na wiosnę, kiedy właśnie będzie więcej będą jakieś tam roztopy, czy więcej wody przybędzie, albo po jakichś opadach też, ale ona powinna płynąć cały czas. To wynika też z tego, skąd się tą wodę czerpie na przykład, gdzie się ją rozprowadza, bo czasami na polach są rowy melioracyjne, no i też ta rzeka jest wtedy pozbawiona całości tej wody, którą powinna w niej płynąć. Bo z tego to jest błędna gospodarka wodna. I chciałam Wam na to zwrócić uwagę, bo będziemy mówić za chwileczkę, co to znaczy regulować rzekę i czy jaki to ma wpływ tutaj na występowanie powodzi między innymi, ale te regulacje takie też jakie były prowadzone u Was, takie brutalne regulowanie rzek jest czymś bardzo niedobrym i w tej chwili się od tego odchodzi. Powinno się odchodzić i w zachodniej Europie się odchodzi. A u nas niestety to gospodarowanie jest nadal,
jeszcze niewłaściwe z wielu powodów. No wiecie też pewnie i o Odrze, prawda, co się na Odrze stało. To jest też ta właśnie gospodarka, wobec tego mamy dużo bardzo do zrobienia. Trzeba o rzekach myśleć nie tylko z punktu widzenia, właśnie z różnych punktów widzenia trzeba myśleć. Tak? Także życia tej rzeki, możliwości w ogóle płynięcia tej rzeki, bo ta rzeka pozbawiona wody, oczywiście cała ta przyroda jest niszczona poprzez właśnie to. Czyli o rzece małej, która chciała być dzika. Tak, wyklikajcie sobie coś takiego. Daniel Petryczkiewicz nazywa się autor i bardzo pięknie o tym pisze. On jest takim działaczem, który właśnie walczy w imieniu rzeki małej i o niej pisze. To wobec tego przejdźmy płynnie do kolejnego pytania. Co to znaczy regulować rzekę i czy to ma wpływ na występowanie powodzi? Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest powódź, co to jest wezbranie, no i właśnie jaki my mamy wpływ na to. Rzeka płynie przy tych niskich stanach wody w korycie. Wezbranie jest wtedy, kiedy podnosi się poziom wody. To jest wezbranie. Podnosi się na tyle wysoko, że wylewa się na te tereny nadzalewowe, tak? Czy zalewowe. Ale to nie jest jeszcze nic groźnego. A starałam się was przekonać, że nawet czasami jest to bardzo dobroczynne dla chociażby gleb, tak, które się potem utworzą, czyli dla rolnictwa, dla gospodarki. Ale oczywiście, jeżeli ten poziom wody jest bardzo wysoki i zaczyna zalewać, no właśnie, osiedla, domy, na wsi, uprawy, no to jest to już poważna rzecz. Ale pytanie jest takie, czy ta rzeka wylała dlatego, że... Dlaczego wylała, to wiemy. Ale czy musiała ona zalewać te uprawy? Nie musiała, gdyby tych upraw tam nie było. Czyli albo decydujemy się na gospodarkę na terenach zalewowych w odniesieniu do takich roślin, które nie tylko nie będą w cudzysłowie niezadowolone z tego, że przyjdzie wysoka woda i część zostanie zalana. Znacie taką roślinę, co prawda nie w Polsce rośnie, która bardzo lubi być zalewana. W Chinach, w Indiach. Pałeczkami się je. Ryż? Ryż, to jest ryż. Bardzo jest to potrzebne do wegetacji, do wzrostu właśnie tej. Natomiast no, gdyby zostało zalane pole zboża czy innych buraków na przykład, tak, czy jakiejś innej rośliny, no to jest pewien problem. Na pewno jest problem. W związku z tym tutaj chodzi o mądrą gospodarkę i nie wchodzenie z rozmaitymi właśnie uprawami takimi, które rzeka może w ten sposób zniszczyć. Tylko poza tą doliną. Albo poza wałami. Ale właśnie, teraz kwestia wałów. Są takie obszary we współczesnej Polsce teraz, które kiedyś nie należały do Polski, należały do Niemiec. To jest część dorzecza Odry. I tam mamy przykład, jak Niemcy gospodarowali właśnie rzekami pod tym względem. I to jest powinien być wzór dla nas. Ponieważ można nawet w tym, bo tutaj płynie rzeka, tutaj na zewnątrz będą wały, tu, tak, tutaj teren zalewowy, ale można jeszcze coś takiego zrobić na tych terenach tak zwane poldery, czyli miejsca, które w przypadku dużej objętości wody, która się w rzece znalazła na skutek właśnie czy opadów, czy roztopów, można z tej doliny usunąć na zewnątrz, bez szkody dla gospodarowania nad tym obszarem.
Czyli tworzy się specjalne miejsca, tak zwane poldery, które mogą być takie osadniki duże, które mogą być wypełnione tą wodą, nadmiarem wody powodziowej. Potem tą wodą można gospodarować, można ją przerzucić właśnie na te tereny, jak już się skończy wezbranie i będzie właśnie sucho czy zbyt sucho, to można z powrotem ją tam doprowadzić i wtedy będzie służyła. Czyli taka przechowywalnia wody, tak? Ten polder to jest taka przechowywalnia wody, kiedy jest jej dużo i te przechowywalnie właśnie, te poldery powinny być usytuowane powyżej miasta, czyli jak rzeka wpływa do miasta, to na tym odcinku, żeby zatrzymać tę wysoką wodę, żeby nie zalała na przykład właśnie Wrocławia, tak, czy Krakowa, czy innych miast. Więc to jest rozsądne gospodarowanie i regulacja. Ja wam potem chciałam pokazać, jak już skończę gadanie, do tego, bo może tak zrobimy. Mam zdjęcia, dobrze? I to wtedy to jeszcze sobie zobaczymy, przypomnę. Czyli ta regulacja na pewno ma pewien wpływ nie na występowanie powodzi, bo wezbrania będą, tylko na skutki, negatywne skutki wynikające z powodzi. Czy można powodziom zapobiegać? No właśnie, to jest to. Zapobiegać można w ten sposób, czy niwelować, mądrze gospodarując na rzece. Siódme pytanie dotyczy czystości rzeki. Tutaj podany jest przykład najczystszej rzeki w Europie, prawdopodobnie najczystszej rzeki Tary w Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowiny. A pytanie brzmi, jak jest z czystością rzek w Polsce? Strasznie jest. I to wynika z różnych rzeczy, bo są oczywiście różne stacje sanitarno-epidemiologiczne, które pobierają próbki i mamy dostęp do tego, do wyników. Natomiast oczywiście, że możemy dbać. Dbać każdy z nas, ale też gospodarować tak, żeby to było możliwe na większą skalę. Poprawa tej sytuacji. Oczywiście oczyszczalnie ścieków, ale one muszą być znowu właściwe. Często ulegają awariom. Taka awaria była na Wiśle w Warszawie. To koszmarne skutki tego były. Ale też na drobną skalę, na małą skalę. Mówimy o czystości wody. No oczywiście jest pytanie, jak odprowadzamy i dokąd odprowadzamy ścieki, nieczystości. Czy to jest szambo? Czy to jest jakieś inne urządzenia i często szczelne? Czy nie zanieczyszczamy wód podziemnych, które potem spłyną do rzeki, a potem rzeką będą wpłynęły już aż do ujścia? Więc jest to kwestia gospodarowania wodą, tej gospodarki właśnie dotyczącej zanieczyszczeń tych domowych, gospodarczych, dotyczących naszych toalet chociażby, tak, spłukiwania toalet, ale także stajni, obór, tak, co się z tą wodą dzieje, gdzie ona wsiąka. No w tej chwili jest jeszcze większy problem sanitarno-epidemiologiczny związany no właśnie z czystością i z tym, czy co się dzieje właśnie z odpływem wód z naszych mieszkań. Przedwczoraj miałam taki sygnał od mojego przyjaciela hydrologa, co wpływa do Wisły jako woda oczyszczona, bo oczyszczalnia może być
właśnie oczyszczalnią tą mechaniczną, czyli jakieś grubsze elementy, tak, już nie wiem, szmaty, które ktoś wyrzucił, tam się mogą zatrzymać, albo papier, albo butelki, albo coś tam innego. Natomiast chodzi potem nie tylko o te mechaniczne duże części, ale chodzi też o skład chemiczny wody i bakteriologiczny. No mamy w tej chwili znowu nawrót jednak epidemii i trzeba się z tym liczyć i okazuje się, że skażenie wód Wisły w tej chwili jest kilkanaście razy przekroczone pod tym względem, bo tego się nie da oczyścić. To wypłukujemy, no właśnie, przez kanalizację z naszych domów, tak? I tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Z tą czystością pewnie moje pokolenie zostawi wasze pokolenie z tym problemem i wy sobie pewnie poradzicie lepiej niż my do tej pory, bo nie była to dobre gospodarowanie. Większość nazw polskich rzek niewiele nam mówi, skąd się wzięły zatem nazwy rzek. To jest niezwykle ciekawa dziedzina geografii połączonej z językoznawstwem. Tak zwane toponimie, czyli właśnie nazwy geograficzne, skąd one się biorą, miast, rzek, różnych regionów. I jeśli chodzi o Odrę, to jest to prawdopodobnie, bo to zawsze się mówi prawdopodobnie, nazwa boga Odry, który miał na imię, w cudzysłowie, Wiadrus, czyli Odr już tam jest, prawda, w tym wyrazie. I też dawna nazwa właśnie Odry, gdzieś tam też na mapach brzmiała, tu sobie zapisałam, Wiadrus fluvius, czyli coś płynącego, właśnie Wiadrus fluvius. I to jest Odra, tak jak rzeka Bóbr, dopływ Odry, jest jedną z najstarszych nazw rzek. Te dwie rzeki, właśnie Odra i Bóbr, który zwany był w tamtych czasach Biber chyba, Biber. No właśnie, ja się zainteresowałam waszymi potokami, właśnie Wątokiem, skąd ta nazwa, Dulczą, skąd nazwa, Zalasówka, no bo to z miejscowością związane, ale też bardzo ciekawa rzeka Szwedka. No i tutaj jak poszukacie i poszperacie, to coś znajdziecie na ten temat, ponieważ okopy szwedzkie w tamtym terenie gdzieś są, pozostałości dawnych okopów. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że rzeka Szwedka też została właśnie nazwana, dlatego taką nazwę jej nadano, że miała coś wspólnego z czasami dotyczącymi wojny polsko-szwedzkiej. Inne na przykład, no Jodłówka, no to raczej wiadomo, z czego się nazwa bierze. No ale właśnie ta Wątok, no i wiecie, próbowaliście kiedyś, zainteresowaliście się tym? Czy nie? Nie. Ja znałam wcześniej taką nazwę Wąduł. No właśnie Wąduł czy Wątok to już jest coś pośredniego, bliźniaczego. Wąduł to jest też zagłębienie w terenie, tak? Taki właśnie dół w terenie. A nazwa Wątoku prawdopodobnie właśnie odnosi się do doliny, do wąwozu, do doliny, którą płynie rzeka. I przeczytałam sobie, że w XVIII wieku ta nazwa chyba gdzieś tam została rozeznana, ale wcześniej, że była to nazwa Trosina, czyli strumień. No więc to są poszukiwania językoznawcze, bardzo, bardzo ciekawe.
które nas gdzieś tam prowadzą do staropolskiego albo jeszcze właśnie do okresów Jaćwingów czasami na Pojezierzu Suwalskim takie rzeki są, czy jeszcze wcześniejszych, dotyczących różnych epok też archeologicznych. Jak ktoś się interesuje językiem polskim, no to warto w to się zagłębić, bo to jest niezwykle interesujące. Dobrze, pytacie mnie, jaką rzekę poleciłabym wędkarzom? Ja po pierwsze nie jestem wędkarzem, ale pływając, chodząc wzdłuż Wisły czy innych rzek, no, rozmawiałam wielokrotnie z wędkarzami, wywiady różne przeprowadzałam. Właściwie na pytanie, jaką rzekę ja bym poleciła, to powiedziałabym czystą. I to jest dobra odpowiedź, tak? Ale wy mnie pewnie pytacie o nazwę. I tu wam nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście najbardziej tych czystych wód należy się spodziewać blisko źródeł, czyli w tych potokach właśnie, które przepływają, wypływają z gór, czy z nizin też, ale właśnie blisko źródeł. Jeśli chodzi o te górskie rzeki, no to na pewno poleciłabym wam te górne odcinki wszystkich górskich rzek, no bo tam są pewnie pstrągi. Niestety łososi jest coraz mniej, albo właściwie już bardzo mało, albo czasami już ich nie ma w niektórych rzekach, dlatego że te ryby, jak wiecie, one płyną do ujścia rzeki, ale na tarło, czyli na ten czas rozrodu, one się przemieszczają w górę rzeki. Właśnie płyną, do was płyną. Ale na drodze stoją im zapory rzeczne. Chociażby zapora we Włocławku. W zaporach są takie zrobione przepusty dla tych ryb, takie schodki. Pstrągi i łososie potrafią skakać, więc dlatego można to zastosować. No ale często są one niesprawne, często trzeba, żeby ta ryba trafiła na taki otwór, a przecież rzeka jest szeroka też. No, różnie to bywa, w każdym razie coraz mniej jest takich ryb, no właśnie ze względu na to, żeśmy poprzegradzali rzeki sztucznie i ryby nie mają możliwości płynięcia na tarło do was, w górę rzeki. Więc tutaj was nie ucieszy. I nie wiem, jaką rzekę bym wam poleciła. Wędkarzy widzę nad wszystkimi rzekami i opowiadają mi, że oczywiście oni łowią ryby, ale oni ich nie jedzą, tylko najczęściej wrzucają z powrotem, bo one często są niejadalne po prostu. Mają tego świadomość, że są niejadalne. No i teraz zadaliście mi pytanie, czy Wisłą można przepłynąć z Krakowa do Gdańska. Kochanie, to jest opowieść na kolejne spotkanie, ponieważ ja parokrotnie przepłynęłam całą Wisłę właśnie w ten sposób, nie tylko z Krakowa myśmy płynęli, tylko płynęliśmy od ujścia Soły do Wisły. Bo od tamtego też momentu Wisła jest na tyle spławna, że można przepłynąć kajakiem, żaglówką, bo też płynęliśmy żaglówkami, tratwą flisacką, motorówką oczywiście i innymi jednostkami, które no, mają niewielkie zanurzenie gdzieś tam do głębokości 40 czy 50 centymetrów najwyżej. Po drodze są pewne utrudnienia, bo są elektrownie wodne i stopnie wodne na Wiśle, które można pokonać, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale takie spływy się dzieją. I jak będzie czas, albo dzisiaj pewnie już nie będzie, to chciałabym wam chociaż troszkę pokazać z tego właśnie płynięcia, chociażby z Krakowa do Gdańska, jakie elementy byście mogli zobaczyć, na jakie elementy byście mogli zwrócić uwagę, bo to jest przepiękny film o geografii Polski, o historii Polski, o właśnie o dziejach, o budownictwie, o różnych obiektach zabytkowych.
o zamkach krzyżackich na przykład też i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niezwykła podróż jest tak odkrywcza i tak wspaniała, że nie trzeba się od razu wybierać no właśnie na Amazonkę czy na Nil, ale najpierw swoją własną rzekę poznać. Przede wszystkim waszą rzekę, Wątok trzeba poznać. Trzeba ją obejrzeć, zobaczyć, czy to jest właśnie, czy to jest, ona jest uregulowana, czy to jest rów, jak płynie, jakie tam są, jakie rośliny tam rosną, jakie ryby tam można spotkać. I czy można ją jakoś odsłonić, bo ty powiedziałaś mi, że nie chodzisz, ponieważ ona jest gdzieś tam zakryta, prawda? Gdzieś są jakieś krzewy, tak, zarośla i trudno jest dostępna pewnie, tak? Albo na polach też trudno do niej dojść. Wobec tego ją w jakichś miejscach otworzyć na, no właśnie dla tych, którzy chcą ją poznać, no chociażby na mostkach jakichś, na kładkach. Czyli zrobić sobie taką trasę. Może ta trasę właśnie poznawanie mojej okolicy, w tym rzeki, mojej rzeki i tę rzekę włączyć w taką ścieżkę dydaktyczną, którą byście potem pokazywali innym osobom albo gościom, którzy do was przyjadą. No i czy rzeki nam są potrzebne? No oczywiście, to pytanie retoryczne znowu. Potrzebne, bo spełniają wiele, wiele funkcji przyrodniczych przede wszystkim. Są źródłem życia. Gospodarczych, rozmaitych, różnych gospodarek, krajoznawczych, właśnie patrzenia na historycznych także, ze względów historycznych, bo one były zawsze szlakiem, wzdłuż których szli ludzie, którzy potem zamieszkiwali te starodawne puszcze. Ja sobie przygotowałam taką dla Was rzecz, ja Wam to mogę wysłać potem na e-maila. Najpierw to, co żeście pytali, o te epizodyczne, stałe i okresowe, potem o powodziach i o zagospodarowaniu. Zobaczcie, tutaj jest pokazane, że co można zrobić, żeby trzymać powódź z dala od ludzi. Tutaj właśnie ta powódź jest blisko ludzi, bo zobaczcie, że rzeka jest tuż przy tych domach, które tutaj macie narysowane. I teraz co należy, czy co można zrobić, żeby odsunąć? No, tutaj dzieci wymyślały, rysowały właśnie wały przeciwpowodziowe. I to jest no, jedna z możliwości, ale lepsze są i to, i te poldery, o których mówiłam. Czy właśnie w ten sposób, że nie budować, przepraszam bardzo, tu mamy Dolinę Rzeczną, przekrój przez Dolinę Rzeczną, nie budować domów, no tu, prawda, tu, tuż przy rzece, tylko powyżej krawędzi, wysoko, tam, gdzie woda powodziowa nie sięga. Ale chciałam Wam pokazać, zwróćcie uwagę, że można rzeki, też lekcje geografii, zamiast zdjęć namalować czy narysować swoją rzekę, czy inne rzeki rysować. I to jest bardzo rzadko stosowane, a według mnie fantastyczne. Jest taki malarz, nazywał się Julian Fałat, i on mieszkał w Bystrej, to jest miejscowość w już Beskidzie Śląskim. I on jako jedyny malował właśnie rzeki w zimie też. I teraz jest okres zimowy, więc moglibyście też zobaczyć, ale nie tylko w zimie. Wobec tego, czy kiedykolwiek żeście malowali, rysowali różne rzeki, bo zobaczcie, jakie to jest fantastyczne źródło poznawania rzek, ale także ujawniania swoich talentów i też uważności, bo kiedy rysujemy poszczególne elementy, samo koryto, potem jakie rośliny, jakie drzewa tutaj rosną, jak jest użytkowane to miejsce, na przykład tereny właśnie zalewowe czy nadzalewowe, to wszystko nas to uczy czegoś. A poza tym uczy nas piękna polskich krajobrazów, polskiej przyrody. I wydaje mi się, że to będzie, mogłoby być dla Was ciekawe. Znalazłam też artykuł mojego kolegi, profesora Marcina Solarza, dotyczący Waszego obszaru. Pana Rafała Kroczaka nie znam, może pan Grzegorz może zna.
W każdym razie mogę Wam wysłać ten materiał, bo on, zobaczcie, traktuje obszar badań, to jest właśnie u Was, Biała Dunajcowa, między Białą Dunajcową a Wisłoką. I dotyczy właśnie hydronimów, czyli nazw rzecznych. Zobaczcie, to są tak elementy regulacji, o której Wam chciałam powiedzieć, to są tak zwane właśnie ostrogi. Popatrzcie, jak rzeka, bo to jest Wisła w Warszawie, tutaj jest dalszy ciąg tej Wisły oczywiście, to nie jest koniec, to jest 1/3 albo 1/4 rzeki, ale zobaczcie, widać bardzo dobrze, jak prąd omija tę główkę tak zwaną ostrogi i tu się tworzą takie jeziorka z wodą prawie stojącą, a nurt jest spychany na drugi brzeg, tam gdzie powinno być głęboko, bo tam jest żegluga stosowana. Tak? Czyli to są takie pomysły właśnie hydrotechniczne, bardzo, bardzo dobre. A drugim elementem takiej regulacji, oprócz tych ostróg, które w Warszawie, w Krakowie się znajdują, to jest tak zwana opaska brzegowa. I tu ją widzicie, z tym, że ta opaska brzegowa tutaj w Warszawie została wykorzystana na taki bulwar nadwiślański. Natomiast ona chroni brzeg rzeki przed podmywaniem. To jest betonowy brzeg. Tu Wam chciałam pokazać piękne zdjęcie mojego kolegi Marka Ostrowskiego, zdjęcie lotnicze, pokazujące rzekę właśnie Wisłę, nieuregulowaną, która jest ewenementem, czyli czymś niesamowicie pojedynczym, niespotykanym w Europie, że rzeka jest nieuregulowana. To jest jej całe piękno i niezwykły walor przyrodniczy. Ileż tu ptaków jest, ileż tutaj właśnie może się też ryb tutaj rozmaitych pojawiać, rozmnażać. A tu widzicie już Warszawę. I wpływając do Warszawy, Wisła już jest wciśnięta w tak zwany gorset, właśnie ten gorset regulacyjny. A powyżej Warszawy i poniżej Warszawy wygląda tak. Jeszcze tylko rzeka Loara jest tak piękna jak Wisła. Tutaj też macie Wisłę, no i właśnie zobaczcie, te strugi, które tu przy wyższych stanach wody przepływają przez te ławice i tworzą takie niesamowite warkocze. Czy tutaj, to jest Wisła w Małopolsce, na wysokości gdzieś za Wichostu, jeszcze dalej. I teraz chciałam Wam pokazać progi skalne, o których mówiliśmy, to jesteśmy w Beskidzie, ale to są progi sztuczne. Tak? Tutaj mamy przełom taki małopolski, nie małopolski, tylko przełom Wisły przez wapienne skałki powyżej Krakowa. A tu jesteśmy poniżej Warszawy. Tutaj Puszcza Kampinoska i znowu te piękne ławice, szeroko rozlana piękna rzeka, bardzo trudna do przepłynięcia, bo płytka. I u ujścia Wisła w tym dolnym odcinku świecie, Grudziądz. Jest rzeka zawsze z siedliskiem zwierząt. Tutaj widzicie głównie kormorany. Tutaj nurogęsi, tak zwane tracze z takimi fajnymi łebkami. Czy jak płynęłam, to często na wiosnę, jak się płynie, to niestety się płoszy kolonie mew siwych, które na ławicach składają jaja. Trzeba bardzo uważać, żeby właśnie ich nie wypłoszyć. Rzeki są osią przelotu ptaków, tutaj na jesieni odlatujące gęsi. Możecie sprawdzić, co chodziło po piasku. Tutaj chodził żuraw przede mną, albo kto co tutaj mieszka, czyje to mieszkania. Porozróżniać sobie rozmaite ptaki. Tutaj mewy siwe, tutaj mewa śmieszka, tu rybitwa, czaple, tak, biała, zimorodki, które w Warszawie są, no, moje ukochane żurawie, czy ssaki, wydry, bobry tutaj widzicie, ich ślady nad rzekami, to też są ślady bobrowe, takie pnie są ścinane, czy miejsca przepływu ssaków, tutaj sarna, koziołek czy sarna, którą przepływającą przez Wisłę zaznaczyłam. Kępy na rzekach, czyli wyspy odosobnione, tutaj są to przepiękne kępy. No i to są tereny zalewowe i takie mają być i w mieście też mogą być, nie, tutaj nie należy budować. Ścieżki, którymi możecie chodzić, takie tajemnicze ścieżki, prawie jak z
nie wiem, z książek przygodowych. Tu moi studenci zaproszeni do przejścia przez pokrzywy. Też taka ścieżka, ścieżki zimowe, przepiękne krajobrazy w Grudziądzu, spichlerze do przechowywania zboża w Kazimierzu Wielkim. Tutaj też wielki taki spichlerz, ruiny spichlerza, czy zamki, czy budowle tutaj, jest gruba Kaśka. Ja mam świadomość, że muszę już kończyć, więc tutaj się zatrzymam, bo już jest czas, jest za 15, znaczy za 16 trzecia. No i chciałam Was jeszcze zapytać o, no właśnie, czy to wszystko, czy jeszcze czegoś ode mnie chcecie? Może nie dzisiaj, może następnym razem, jeżeli nastąpi. Ale chciałam Wam bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować za to, żeście mnie zaprosili, bo to wielka dla mnie była przyjemność, frajda i zaszczyt, tak jak powiedziałam, zaszczyt. Dla nas również to my bardzo dziękujemy za poświęcony czas.